Do wszystkich kobiet, które nie mają dzieci i być może nigdy nie będą miały. Kobieto kochana, jesteś tak samo pełna i wartościowa, jak kobieta, która ma dzieci. O Twojej wartości nie może świadczyć to, co nie zależy od Ciebie. Jeżeli nawet podjęłaś taką decyzję, że nie chcesz mieć dzieci, to chcę Ci powiedzieć, że niezależnie od tego, jak postrzega to Twoja rodzina, czy jak postrzega to otoczenie, jak postrzega to społeczeństwo, wszystko jest z Tobą w porządku. Ja sama właśnie kończę 40 lat i nie mam dzieci. I prawdopodobnie nigdy nie będę miała. I przez długi, długi czas nawet moja mama, trudno jej było to zrozumieć, że jak to, że ja tak wybieram. Co jakiś czas wspominała, że ona tak chciałaby mieć wnuczęta, pytała, kiedy będę miała dzieci, a ja po prostu czułam, że to nie jest moja ścieżka. Więc jeżeli Ty też tak czujesz, jeżeli Twoje serce wybiera właśnie tak, to chcę Ci, kochana, przesłać miłość, szacunek i uznanie dla tego, że jesteś w zgodzie ze sobą i że jesteś prawdziwa. I że robisz to, co czujesz, niezależnie od tego, jak bardzo niekonwencjonalne i jak bardzo inne niż to, co nakazują nam normy społeczne, to jest. Chcę Ci bardzo serdecznie pogratulować tego, że żyjesz tak, jak naprawdę czujesz i że pozwalasz sobie na to.